Każda nasza konferencja, każde nasze spotkanie, ono, takie spotkanie zespołu, ono ma na celu przebudzenie śpiących elementów w człowieku. Zastymulowanie go, bo my nie możemy nic w człowieka włożyć, co człowiek sam nie przyjmie od Boga. Nie mamy takiej możliwości i nikt z usługujących nie ma takiej możliwości. Każdy człowiek ma prawo przyjmować i odrzucać. I przekleństwem Kościoła jest wybiórczość. Stąd nazywamy się Kościołem Chrześcijan Pełnej Ewangelii, ponieważ ja uznaję wybiórczość za przekleństwo. Sam jestem pilnym uczniem i się uczę. Ale takie spotkania mają na celu otworzenie zamkniętych drzwi w środku człowieka. I chciałbym, żeby wszystkie drzwi były w was otwarte. Żeby nie było takiego miejsca, przez które mógłby Bóg wpływać na wasze życie, a to by było zamknięte. Właśnie różnego rodzaju kotwice, o których mówiliśmy, różne rzeczy. Wiecie, wielu ludziom się wydaje, no tak, tutaj mówią o tym, żeby ze wszystkiego wyjść, odkotwiczyć się, w ogóle odciąć od... sami mają rodzinę, mają dom, mają psa. Tylko my jesteśmy wolni. Od rodziny, od psa, od dzieci. I mamy świadectwo na to. Mamy świadectwo na wolność od tego, nie? Na wolność. My, żeby nasze małżeństwo mogło trwać prawidłowo, to musieliśmy mieć też wolność od siebie. Rozumiecie? Ludzie sobie nie zdają sprawy, w jaki sposób się wiążą z innymi ludźmi. Nie są w stanie odczytać prawidłowo, że związki międzyludzkie, nawet tak zwane dobre związki, one mogą do ich życia przynosić przekleństwo. Rozumiesz? To są dobre związki, ale mogą przynosić przekleństwo, bo wszystko, co zniewala, to cię blokuje. Wszystko, co zniewala. My musieliśmy w naszym małżeństwie stać się wolnymi od siebie, co też spowodowało, że zniknęły jakiekolwiek między nami właśnie blokady. I dopiero w tej wolności byliśmy w stanie stać się ludźmi, którzy mogą iść w jedną stronę, mogą wspólnie iść w jedną stronę. I właśnie z miejsca ludzi wolnych mówimy do was o tej wolności. Łatwo jest brać wolność od grubych rzeczy właśnie. Bo dzisiaj na przykład poprosiliśmy, kto ma problem z alkoholem czy z narkotykami, wyszły 4 osoby. Amen. Ale zauważcie, gdybyśmy tutaj dalej, bo wiecie, że my byśmy mogli do wieczora tutaj siedzieć i za każdym razem ja bym wywoływał inne osoby, które są zakotwiczone w czymś innym. Są zakotwiczone. Rozumiecie? I mogliśmy tak spędzać czas, bo ludzie są zakotwiczeni w czymś. W ogóle od czasów upadku człowieka zaczęła się choroba człowieka. Ta choroba to było w ogóle jakby człowiek zaczął się, jakby to powiedzieć wam, człowiek zaczął się staczać. Ale jak się staczać? Ramować się. Człowiek zaczął się ramować. Rok po roku. Wiek po wieku, tysiąclecie po tysiącleciu. Ludzie się stali jacyś. My jesteśmy w ogóle ramami. Ramami. Ja poruszam różne rzeczy u nas w kościele, w zespole też. Rozmawiam o różnych sprawach z ludźmi. Ale to, o czym ja rozmawiam, o czym ja mówię do ludzi, do czym ja mówię do was, na rozmowach osobistych, przez telefon, w taki sposób jak tutaj. Posłuchajcie teraz. To jest coś, od czego ja osobiście jestem już daleko. Ja na przykład wiem, bo jestem mądrym człowiekiem,
Ja na przykład mam pewne takie poglądy obecnie, których ja nie mogę przyjść i wam powiedzieć. Dlaczego? Większość z was by odeszła z zespołu. Przez moje poglądy. A ja potrafię te poglądy udowodnić. To nie są moje poglądy, znaczy to są moje poglądy, ale one nie opierają się na jakiejkolwiek subiektywnej ocenie czegoś. Tylko i wyłącznie na Bożej prawdzie. Ja to jestem w stanie udowodnić duchownym, naukowcom. Tylko wiecie, co z tego, że ja to udowodnię? Jak i tak ci ludzie tego nie zaakceptują, powiedzą, masz rację, ale ja nie chcę. Okej. I mieliśmy takie rozmowy z pastorami. Jak kiedyś byliśmy w innej federacji, byliśmy tam w zarządzie tej federacji. Oni się musieli z nami zgodzić, a mówią, ale my nie możemy. Nie możemy tych rzeczy zrobić, nie? Akurat to były takie rzeczy naprawdę banalne. Typu akceptacja rozwodów czy innych rzeczy, rozumiecie o co chodzi. To były takie rzeczy, kurczę, proste jak drut. Albo na przykład jedność myśli, jedność zdania w federacji. To było dla ludzi takie, jak? Wszyscy mają prawo. Ja mówię, nie mają prawo. Ludzie nie mają prawa, będąc w jednej grupie, myśleć jak chcą. Po prostu nie mają takiego prawa. Muszą wyjść z grupy. To jest bardzo proste. Ja mieszkam w Polsce, obowiązuje mnie konstytucja państwa polskiego. Rozumiesz? I tyle. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Ona mi się nie musi podobać, ja jej muszę przestrzegać. A jak nie, to ja się powinien wyprowadzić z tego kraju. Rozumiesz? To jest niemożliwe. Jest napisane, że jest niemożliwe, jeżeli dwóch się razem nie umówi, żeby szli dalej razem. To jest niemożliwe. Muszą się umówić ze sobą. Prawda? I teraz dlaczego ja o tym wspominam? Bo ja przez życie modlitewne, przez życie z Bogiem, podchodziłem do bardzo takich wielkich stref, dla mnie wielkich, dających mi wolność. I co jest ciekawe, im więcej ja tej wolności posiadam w życiu, tym ja jestem skuteczniejszy w Królestwie Bożym. Tym ja jestem bardziej pracowity w Królestwie. Tym bardziej się poświęcam w Królestwie. To jest niesamowite, wiecie? Bo to jest takie coś, że im bardziej jesteś wolny, rozumiesz? A wolny, wiesz co to znaczy wolny? Wolny to znaczy świadomy, tak? Plus kompletnie rozumiejący zagadnienie. To jest wolny, on jest wtedy wolny. On jest świadomy, zrozumiał, rozumiesz o co chodzi, zsumował to, ale ja biorę to, wszedłem w to. Ja wtedy sobie, i wtedy taki człowiek jest coraz bardziej skuteczny. Nam zarzucano, tak, jak będziecie w tej chwili tak mówić, to ludzie będą się, ktoś się ohajta i się zaraz rozwiedzie i tak dalej, bo dajecie zezwolenie na grzechy i tak dalej, i tak dalej. No okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Odwrotnie jest. Im większa wolność, tym bardziej ludzie biorą odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Ja mam coraz większą odpowiedzialność. Ja dzisiaj mam taką bojaźń Bożą, jakiej nie miałem 20 lat temu, kiedy zaczynałem chodzić z Bogiem. Ja wtedy miałem, wiecie co? Ja byłem powyginany. Ja się bałem, że Bóg mnie zostawi. Ja się bałem, że jest grzech śmiertelny. Ja się bałem, proszę Ciebie, że coś mi się stanie i ja tutaj nie wyrobię i do piekła pójdę. Ja się ciągle różnych rzeczy bałem i ja w tamtym czasie nazywałem to bojaźnią Bożą. Tylko to nie była bojaźń Boża, to była choroba. To byłem chory. Dopiero Bóg mnie uzdrawiał. Rozumiesz? Ja się bałem. Ja się bałem w ogóle... Człowieku, ja się bałem różnych rzeczy. Ja się bałem pomyśleć jakąś rzecz, a i tak nie byłem w stanie się uwolnić od tej rzeczy. Ja się bałem pomyśleć. Mówię, o Boże, przecież Bóg to słyszy, Bóg to widzi. W ogóle, rozumiesz, rozumiesz, jakby mnie, kurczę, amfetamina puszczała. Tak, wiesz, tak chodziłem. A dzisiaj, kiedy jestem wolny, wiem, jakie jest zdanie Boga, wiem, jakie są jego poglądy, rozumiem go, to ja mogę się poświęcić. Ale to jest dzięki życiu modlitewnemu. Dlatego musicie się modlić. Musicie być ludźmi modlitwy. Zatracić się w tej modlitwie. Zatracić się. Tak jakby mieć ciągle na uszach jakieś słuchawki łączące cię, kurczę, z Bogiem. Cały czas, cały czas. I to cię z niczego nie wytnie.
co ty? Z niczego cię nie wytnie. Wiecie, rozmawiam z ludźmi, którzy są po prostu, oni totalnie by mnie nie chcieli słuchać kiedyś. Ja dzisiaj z nimi rozmawiam, z ludźmi ze świata, nie? I oni w ogóle absolutnie przyjmują to, co ja do nich mówię. Ja mówię, wiesz, no jest Bóg, poznałem go, on się patrzy na mnie, ten człowiek, nie? Ja nie mam takiego, ale ty głupi chyba jesteś. Mi nikt nie mówi, że ja głupi jestem. Nikt. Wiecie czemu? Bo to do mnie oni przychodzą po moją mądrość. Ja ich nie zapraszam. Ja ich nie zapraszam. I nasz zespół ma taki kierunek. Każdy z was może dorastać do rangi takiego mędrca, że będą się działy takie rzeczy, jak jest napisane u proroka. Że płaszcza jednego Izraelity chwyci się kilka osób i powie, nie puścimy cię, bo Pan jest z tobą. Pan z tobą jest. Pan jest z tobą, to cię nie puścimy. Tak mają nas ludzie traktować. Możemy wchodzić w różne miejsca, ale takimi ludźmi musimy być. Żeby być takimi ludźmi, musimy się modlić. Chcę, żebyś dzisiaj postawił kropkę na D w temacie tego, jak wielkim jesteś człowiekiem. Tylko musisz wydobyć tą wielkość. Wydobyć. To jest kwestia wydobycia tej wielkości. Jak nie wydobędziesz, będziesz malutki. Rozumiesz? Będzie taki paradoks w swoim życiu. Będziesz wielki, rozumiesz? A w wyrazie swoim malutki. I będziesz wielki, ale będziesz kopany. Będą cię kopać po tyłku. A ty ze swoim dogmacikiem, rozumiesz o co chodzi, będziesz się tak toczył jak piłeczka. Ale jak wydobędziesz twojego prywatnego olbrzyma z ciebie, wyciągniesz go z wewnątrz, wyciągniesz tego olbrzyma, to ty zobaczysz, co to się w ogóle dzieje. Bo widzisz, diabła nie interesuje, kim ty jesteś w środku. W ogóle diabła to nie obchodzi. Diabła interesuje to, czy ty to pokażesz na zewnątrz, czy nie pokażesz tego na zewnątrz. Rozumiesz? Albo pokażesz, albo nie pokażesz. Po prostu. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 2, 3 i 4 werset. Potem poznacie Ducha Bożego, mówi apostoł. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że teraz jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście. Gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Wy z Boga jesteście, mówi apostoł. Wy z Boga jesteście. On nie mówi, wy w Bogu jesteście. I nie mówi, Bóg jest w was. On tego nie mówi. Biblię czytamy z kontekstami. Rozumiesz? Ten werset mówi coś innego niż to, że jest się w Bogu. Rozumiecie? Czyli jest się ukrytym w Bogu, w tym mistycznym bycie lub że ów mistyczny byt jest w tobie. Nie. Apostoł Jan idzie dalej. Mówi, wy z Boga jesteście. Wyjęci z Niego. Zrodzeni i wyjęci z Niego. Nie przebywacie tam dalej. Jesteście wyjęci. Wyjęci do czego? Do życia w świecie. W świecie. Dlatego wcześniej jest napisane, że duch antychrysta jest na świecie. I dalej apostoł mówi, wy zaś z Boga jesteście, tak? Jesteście wyjęci z Boga.
i przez owego Boga wstawieni do tego świata. Tak? Jesteście w tym świecie. Jest napisane i wy ich zwyciężyliście. Kogo ich? Tych, przez których manifestuje się duch Antychrysta. Wy ich zwyciężyliście. Nie jego zwyciężyliście, jest napisane. Tu nie jest napisane zwyciężyliście Antychrysta. Jesteście w Chrystusie. Zobaczcie, ja chcę was coś wam pokazać. Pokazać religię, która się w nas też tworzy. W nas jako w zespole. Jestem w Chrystusie, Duch Święty jest we mnie. I rzucany jest ten tekst. Bo większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Tylko to nie jest o Duchu Świętym. To nie Duch Święty jest większy w tobie niż ten, który jest na świecie. Tylko twój odrodzony duch jest większy niż wszystko to, co zainfekował Antychryst tu na ziemi. To jest o tobie, nie o Duchu Świętym. O potężnym olbrzymie, który jest w tobie. Nie o Duchu Świętym. Chrześcijanie chowają się za Bogiem albo w Bogu. To jest system wyparcia. Wypierają. Ja słyszę, Bóg mi powiedział, mówię, czemu mi od razu mówi, że Bóg ci coś powiedział? Dlaczego ty do mnie to powiedziałeś? Bóg mi powiedział, bo ja jestem prorokiem, Bóg ci powiedział. Co, przyjdź do mnie, posłuchaj proroku, posłuchaj. Proroku, który przychodzisz do mnie, mówi, że Bóg ci powiedział. Posłuchaj teraz, co ja słyszę, posłuchaj mnie. Jak przychodzi do mnie prorok i mówi tak, jestem prorokiem, Bóg mi powiedział, nie? To znaczy, że ten człowiek uwierzytelnia się w moich oczach, czyli robi sobie tak zwane, proszę ciebie, pielenie ogródka. Posłuchaj dalej. Podprogowo przymuszając mnie, abym przyjął od niego tą informację, ponieważ on jest Bożym urzędnikiem. Nie przyszedł do mnie dzisio, tylko przyszedł do mnie prorok. A więc teraz siądź na dupie, Artur, i słuchaj proroka. I mówi dalej ów prorok do mnie. Bóg mi powiedział. O, to już jest bardzo poważna sprawa. Nie dosyć, że mamy proroka na podwórku, to teraz ten prorok jest mikrofonem Boga. I on mi mówi, co Bóg mu powiedział. W tej książce, która jest napisana i w moich kazaniach, powalam pierwszą podstawową rzecz. Prorok to nie mikrofon Boga. To nie jest nowe przymierze. To minęło z epoką brązu. Rozumiecie? Czyli ten system zginął wraz z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Ja jestem prorok. Bóg mi powiedział. Nie. Ja przychodzę do ludzi i mówię do nich tak, weź to zrób. Zrób to. Albo jest tak i tak. Rozumiesz? Wierzysz czemu? Bo ja wierzę w siebie, kurczę, jak zawisza czarny. Ja wiem, co do mnie mówi Bóg. 20 lat do mnie mówi Bóg. Zresztą przypuszczam, że do mnie dużo dłużej mówi Bóg. Słyszę go dobrze, tak od 20 lat mniej więcej. Dopiero mnie... Rozumiesz, słuch się zaczął przywracać 20 lat temu. Zacząłem się uczyć, bo on tu mówił dawno. Ja wiem, kogo ja mam w sobie. Ja mam w sobie potężnego olbrzyma. I to nie jest coś, co jest rozdzielne ze mną, bo pamiętajcie, to są teksty, które mają nam pomóc zrozumieć naszą konstrukcję. Rozumiesz? Natomiast w rzeczywistości prawda jest taka, że oto człowiek. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha. Kompletna, ostateczna konstrukcja bojowa na ziemi. Nie potrzebująca zasłaniać się niczym i nikim. Nie potrzebująca uciekać w Boga, chować się w Niego lub zastawiać się nim.
Ja się Bogiem w ogóle nie zastawiam. Mnie ktoś powącha i poczuje Chrystusa. I mówię, co z tobą jest? A ja powiem, oto jestem. Zrozum mnie. Masz to samo, co ja. Niczym się nie różnisz ode mnie. Niczym. Tylko ja uwolniłem tego, to ze środka. Ja to uwolniłem. Ja uwolniłem mojego olbrzyma. Ja uwolniłem mojego olbrzyma. Uwolniłem mojego olbrzyma. Rozumiesz? Uwolniłem go. Ja go po prostu uwolniłem. Ja z nim jestem wszędzie. Jestem z nim w domu, proszę mojej żony zapytać. Jak my rozmawiamy, jak ja jestem wszędzie. Jak robię z siebie pajaca, rozumiecie? Ja uwielbiam z siebie pajaca robić. Ja sam robię różne rzeczy i sam się z nich śmieję. To jest tak czasami irracjonalne. Ja czasami po prostu wiem, że ja robię coś i nawet to społeczeństwo nie jest w stanie w ogóle przyjąć w postaci na przykład mojej żony i córki. Rozumiesz? A to jest dla mnie zabawna rzecz. Więc ja na przykład to zrobię, potem się z tego śmieję. Ktoś powie, w ogóle, co to w ogóle jest? Agata przyzwyczaiła się do tego, Sara też się przyzwyczaiła, rozumiesz? Dlaczego? To jest związane z tym, że ja to uwolniłem z siebie. Ja to uwolniłem. Ja idę gdzieś, tak? I tam idzie olbrzym. Tam nie idzie Artur w Bogu, Artur z Duchem Świętym. Rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle, ja przestałem myśleć, ja nawet nie myślę w tych kategoriach. Nie myślę. Jak mam wizję, jakieś sny, jakieś kurcze inne rzeczy, ja nie mam czegoś takiego, że Bóg mi to pokazał, czy coś zrobił. Absolutnie, w ogóle nie. Ja, Artur, rozumiesz, mam wgląd w duchową rzeczywistość. Nie ma Artura innego. Jest jeden Artur, tak jak jest jeden Bóg. Ludzie mówią, a wiesz, a skąd to z ciała czy z ducha? Nie powiem ci skąd. Też na D. Czy jestem tak pewny, że ja chodzę w duchu? Rozumiesz? W duchu. Ja mówię, ale w Duchu Świętym chodźmy. Nie chodzi się w Duchu Świętym. Posłuchajcie, nie chodzi się w Duchu Świętym. Co to znaczy chodzić w Duchu Świętym? Czy ty kiedyś się zastanowiłeś nad tym sformułowaniem chodzić w Duchu Świętym? Co to jest chodzić w Duchu Świętym? Jak? Jak ty to w głowie układasz? Mnie to ciekawi. Widzisz, co to jest w Duchu Świętym? W koszuli. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Nie w Duchu Świętym. Ty ograniczasz Ducha Świętego? Ty mówisz, ja chodzę w Duchu Świętym. Ja chodzę w Duchu Świętym. Ale gdzie chodzisz w Duchu Świętym? Ja teraz chodzę w Duchu Świętym. Ja teraz chodzę w Duchu Świętym, tak? Przecież jest napisane, że w Nim wszyscy żyjemy i się poruszamy. Ja chodzę w Duchu Świętym. Ja mam coś szczególnego, bo w Duchu Świętym chodzę? Cóż za absurd. Ja jestem narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Innym bytem, nie homo sapiens, rozumiesz, ten, który do tej pory w ogóle funkcjonował. Ja jestem arcy homo sapiens, albo inaczej, przywrócony do bytu homo sapiens. Chodzi o to, że ja przestałem zasłaniać się Chrystusem. Nie zasłaniam się nim. Po co ja się mam nie zasłaniać? Co to znaczy, że On ma mnie bronić? Co to znaczy, że Bóg mnie broni? Co to jest, że Bóg mnie broni? Co to znaczy, że Ciebie Bóg broni? To znaczy, kto Ty jesteś? Jeśli Ciebie trzeba bronić, posłuchaj mnie. Jeśli Ciebie trzeba bronić, proszę Cię. Jeśli Ciebie trzeba bronić, to wyjaśnij mi ideę Twojego zjednoczenia z Bogiem. Co Ty przez to rozumiesz? Że jesteś zjednoczonym z Bogiem człowiekiem, tak? I Ciebie trzeba bronić. Przed kim? Jesteś arcybytem. Jesteś jak Jezus. Czy Jezusa ktoś bronił? Czy mamy precedens w czterech Ewangeliach taki? Przecież i On. Słuchajcie, w ogóle mnie to chyba najbardziej porusza. Mnie najbardziej porusza bohaterstwo tego człowieka.
bo ja wiem, skąd ono się wywodzi. On chodził. Nie wiem, czy rozumiecie. On chodził i się bujał. On się bujał po tej kurcze Judei. On w ogóle, wiesz, szatan spadł z nieba. Chodźcie stąd. On w ogóle ich bierze, bo wie, że nie wytrzymają ciśnienia, bo teraz będzie, opresję mamy, opresję! On nie miał opresji! On mówi, chodźcie, chodźcie stąd, zabieram, chodźcie dzieciaki. Wie, tak jakby zabierał te dzieci, wiedział, że to w ogóle nie wytrzyma. I dobra, gdzie idziemy? Do Jerozolimy idziemy. Ty, w Jerozolimie list gończy jest. List gończy. Rozumiesz, o co chodzi? List gończy za nim jest. To nie jest w ogóle, tylko tam jest list gończy. Mają go zawinąć, aresztować i doprowadzić, kurczę, rozumiesz, do prokuratora. I on mówi, ale dobra, to idziemy do Jerozolimy, nie? A oni, jak do Jerozolimy? Wreszcie ktoś mówi, dobra, to chodźmy, wszyscy poginiemy. Rozumiesz, o co chodzi? Oni wiedzieli o tym liście gończym. Oni wiedzieli, co tam było. Wiesz, a on tam szedł. On szedł w ogóle, wiesz, to był kozak. To był kozak. To był kozak. Kozak. Tam jest jedna modlitwa tego człowieka w tym ogrodzie Getsemane, kiedy on w ogóle robi coś, czego nie zrobił nikt i nikt więcej tego nie zrobi. On tam jako człowiek wiedział, że teraz ma, jako, posłuchajcie, jako człowiek ma teraz wyprostować całą duchową rzeczywistość. Jako człowiek w ciele. Mnie to rozwala. I on w ogóle staje przed Bogiem i mówi, Boże, to jest niewykonalne normalnie. Ja potrzebuję, bo tam jest ultra poświęcenie. Zobaczcie, tam poprzez poświęcenie ten człowiek zaczyna ze swojego odrodzonego ducha manifestować takie dawki energii do swojego ciała, rozumiesz, że jego ciało w konsekwencji w tym momencie, posłuchajcie, co wam powiem, w tym momencie ono zaczyna być uodparniane na śmierć. On tam w tej modlitwie poddania w ogrodzie Getsemane doprowadził do tego, że jego tkanki nabyły nadnaturalnej struktury odbudowczej. Rozumiesz? Jego zabili, jego tkanki umarły, ale jego tkanki, rozumiesz, były tak naładowane mocą z jego odrodzonego ducha, że się odrodziły. On chodził po wodzie. Jego nic nie niosło. On chodził po wodzie. Chodzi o to, że on przez swojego odrodzonego ducha brał autorytet nad płynną rzeczą i powodował, że wiązały się atomy w ciało stałe. To są fizyczne rzeczy. Fizyczne. Fizyczne. Jezus był fizyczny. 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 Oto mój Pan. I oto Twój Pan. Nie Duszek Kopciuszek. Boże, broń mnie. Jestem w Chrystusie. Co to kogo obchodzi, że ty tak mówisz? Co to kogo obchodzi? Co to obchodzi diabła? Co to obchodzi Boga? Co to ciebie obchodzi? Idź. On mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Idźcie. W ogóle jestem z wami po wszystkie dni. Co to znaczy, że jestem z wami? To znaczy, że jesteście odrodzeni. Jesteście tacy jak ja. Nic wam nie mogą zrobić, nic wam nie zrobią, nic wam, rozumiesz, nagwiżdżą wam wszyscy. Oto nasz Pan. To jest mała różnica, co? Przecież on w ogóle nigdy do uczniów nie powiedział, słuchajcie, dobra, idziemy, Bóg jest z nami. On nie użył takich słów nigdy. Bóg jest z nami. Chodźcie. Duch Święty teraz w ogóle działa. Enigmatyczna sytuacja. Ja nie mogę na to. To jest w ogóle dla mnie, człowieku, teraz działa Duch Święty, teraz jest to, teraz jest. Ja mówię, ale co? A jak biorę tego człowieka i chcę z nim zrobić coś, rozumiesz? To on ma, kurczę, człowieku, 70 powodów, dla których to nie jest prowadzenie Boże. No i weź to zrób. Taką zrób rzecz ze mną. Rozumiesz? Pójdziesz ze mną tam gdzieś? Pójdziesz ze mną na front? Pójdziesz na wojnę? Rozumiesz? Czy ty w ogóle pójdziesz? Czy ty zrobisz to? Bo ja pójdę na przykład. Rozumiesz?
Ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Ty masz w sobie olbrzyma. Ty masz w sobie potęgę Bożą. Słowo ten nie oznacza Chrystusa, ale zbawionego przez Chrystusa ducha człowieka. Twój zbawiony duch to ty. Twój zbawiony duch to ty. To ty. To ty. Weź słowo i zrób to w ciele. Zobacz, jak to działa. Weź słowo, zrób to w ciele. Weź słowo, zrób to w ciele. Weź słowo, zrób to w ciele. Nie podważaj tego, że jesteś duchem. Weź słowo, zrób to w ciele. Rozumiesz? W ciele to zrób. W ciele. Przestań modlić. Będziesz modlił teraz. Nie módl się, nie módl się. Weź słowo, zrób to w ciele. Weź słowo, zrób to w ciele. Nie, zastanowię. Nie zastanawiaj się, bo zaraz wymyślisz głupotę. Zaraz wymyślisz jakiś bloker. Zaraz coś wymyślisz, co stanie się na drodze. Gdy mówimy o duchu, to nie oznacza to jakiegoś płynnego lub jakiegoś innego dziwnego elementu. Twój duch to główna część ciebie, to zarządca. To jest główna część ciebie. Główna. To ty widzisz teraz, masz oczy. Rozumiesz? Czujesz coś, masz zapach, czujesz cokolwiek. To jest wszystko zewnętrzna strefa ciebie. Wewnątrz ciebie jest zarządca. Wewnątrz jest zarządca. To on ma władzę i moc, tylko należy tego użyć. Należy użyć tej rzeczy. Ja nie chcę tu tylko mówić o takim stanie modlitwy i czytania Pisma Świętego. Bóg ma, Bóg, duch twój może rządzić twoją duszą, a dusza twoim ciałem. Rozumiesz, o co tu chodzi? Wiecie na przykład, dlaczego my w ciele popełniamy jakieś błędy? Bo nasza dusza nie jest odpowiednio przygotowana do zarządu ciałem, bo to dusza zarządza ciałem, to nie duch zarządza. Można powiedzieć, że tak, duch jest dyrektorem, a dusza jest kierownikiem, a ciało to jest pracownik. I teraz to nie jest tak, że ten dyrektor, on daje dyrektywy w ogóle do ciała. Absolutnie. To dusza. Wszystko, co odczuwasz w ciele, to tylko dusza. Tylko twoja psychika jest dla ciebie odczuwalna w ciele. Ciało nie odczuwa niczego innego. Masz ciarki? Jest namaszczenie. Masz ciarki. Przechodzą mnie ciarki, trzęsę się. Wiesz co to jest? To dusza twoja jest. U każdego. Nie to duch. Nie, to jest dusza. Dusza. Prawidłowo reaguje. Ale to dusza reaguje. Dusza reaguje. Duch nie reaguje. Duch nie ma. Duch nie dotyka ciała. Tak jak dyrektor nie dotyka pracownika. On ma kierownika. On dzwoni do kierownika. I wiecie, jak pracownik coś narozrabia, to wiecie, kogo dyrektor opieprza? Kierownika. On bierze swoich kierowników i co jest? Jak wy to wszystko trzymacie? Jak wy tym wszystkim organizujecie? Co to w ogóle jest? On nie gada. Ci ludzie, co tam wykonują tę pracę, nawet go nie znają. Wiedzą, że tam on... O, to jest ten pan właściciel tego wszystkiego. Rozumiesz, o co chodzi? Pan dyrektor. Oni go nie znają. Nigdy z nim nie rozmawiali. Nigdy nie podpisywali z nim nic. Zawsze byli u kierownika. Dusza to jest pośrednik. Rozumiecie? To ona rządzi ciałem. I ona jest predysponowana, żeby brać wytyczne od ducha. Bo w duchu jest moc, w duchu jest wszystko. W duchu jest wszystko. Przez to, co my robimy, ludzie, zauważycie, że nazywamy się duszpasterzami. Przecież ja przez tyle lat to, co robię, to nakłaniam ludzkie dusze w różne sposoby. Oficjalnie, nieoficjalnie, człowieku, jawnie, podstępem, kurczę, z jakiej strony, rozumiesz, o co chodzi? Tutaj kurczę, takiej metody użyję, tu takiej metody użyję, tu kogoś podejdę, tu coś wymyślę, tam coś innego, żeby tą duszę ukształtować tak, żeby ona zaczęła tego ducha słuchać. Bo jak twoja dusza będzie kompletnie słuchała twojego ducha, ty jesteś nietykalny. A nie dosyć, że nietykalny, to ty jesteś absolutnym w ogóle jakby faworytem w każdej dziedzinie. Na swoim polu życia oczywiście. Rozumiesz? Żeby duch mógł rządzić duszą, a musi, to trzeba duszę naciskać, bo ona sama się nie chce poddać. To jest trudne. Rozumiesz, o co chodzi? Ona nie, ją trzeba naciskać, dlatego się ją naciska. Dlatego w Kościele się naciska. To naciśnięcie to nic innego jak skupienie wiary na prawdach Bożych dotyczących człowieka.
Człowieka, dlatego ja do ludzi mówię, ty możesz wszystko zrobić. Możesz to zrobić. Co chcesz zrobić? No zrób coś. A wiesz, ja nie mam tego, ja nie mam tego. Człowieku, ludzie w świecie się w ogóle nad tym nie zastanawiają. Rozumiesz? Oni po prostu idą i to robią. Robią to. Jesteś człowiekiem, a to oznacza, że jesteś panem rzeczywistości. To jesteś, ciebie na pana powołano. Zobaczcie, tam jest napisane, wy ich zwyciężycie. Wy. Znaczy, zwyciężyliście nawet, to jest w ogóle w czasie przeszłym. Wy ich zwyciężyliście. Wy tym mogliście zarządzić sobie. Zarządzić tym wszystkim. W swoim życiu. Nie o to chodzi, że jesteś zdolny do wszystkiego. Ale o to, że żaden problem nie może cię powalić i masz predyspozycję do tego, aby opanować każdy problem i dojść do sukcesu, który jest dla twojego życia w ogóle. Rozumiesz? Ty jesteś takim człowiekiem, ty jesteś taką konstrukcją. Tam nie ma nic dodać, nic ująć. Tylko się módl. Nic dodać, nic ująć. Tylko się módl. Nie zasłaniaj się Bogiem. Nie uciekaj w Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie w ogóle uciekają w Boga, jak tak jakby ta rzeczywistość była dla nich jakaś taka... Ja czasami z kimś rozmawiam, mówię, ty, co ty lubisz? No i on mi mówi, co on lubi. No i jak on mi mówi, co on lubi, no nie? To ja mówię, no... No lubię na przykład i mi wymienię jakąś taką duchową rzecz, nie? A mówię, nie lubisz innych rzeczy? Na przykład nie masz takiego, że lubisz inne? Tak jakby człowiek się bał tego, że może inaczej. Że może mu się coś podobać jakiegoś, że może mu się na przykład, że może w czymś być fajnie, że rozumiesz, o co chodzi? Jakby się bał. Tak jakby wyparł, schował. Czy ty wierzysz, że jesteś kompletnym człowiekiem? To są pytania, które sam sobie musisz zadać, że jesteś kompletny. Czy ty wierzysz? Ja ci w ogóle powiem jeszcze inaczej. Czy ty w ogóle wierzysz, że Bóg ci jest niepotrzebny? Czy ty masz taką wiarę? Tak jak tu siedzisz, to masz taką wiarę. Bóg mi jest niepotrzebny, że niepotrzebny mi jest. No bo do czego ci Bóg potrzebny? Przecież się zjednoczył z tobą, nie rozumiem. On jest zjednoczony z tobą, zjednoczony. A teraz sformułowanie, że potrzebuje Boga, to jest zaprzeczanie temu faktowi, że ty jesteś z tym Bogiem non-stop. Zobacz, to jest kłamstwo duszy. Ta dusza głupieje. Co ona? Ja muszę być tak blisko, tak z Bogiem, tak Panie, tak z Tobą. Tak... W ogóle ona, jak, wiesz, biega od kąta w kąt. Ale teraz tak, czy ty wierzysz, że jesteś kompletny? Bo ja na przykład uwierzyłem, że jestem kompletny. Ja zacząłem to wyznawać. Ja mówię, okej, okay, ja mi niczego nie brakuje. Nie, Panie. Ja przestałem się modlić o różne rzeczy takie pod tytułem, że tam dotknij, nawiedź, nie wiem właśnie, znaki, no to wiadomo. A też przechodziłem te wszystkie rzeczy, człowieku. Ja przechodziłem, ja gdzieś jechałem, ja albo gdzieś lazłem w jakieś tam knieje, ja potrafiłem godzinami tam czekać na znak od Boga, żeby mnie coś tam potwierdził, coś tam mnie utwierdził, coś tam mnie zrobił w środku. Rozumiesz, o co chodzi? Tam gdzieś jakiś człowieku przeleciał jakiś, nie wiem, co to tam przeleciało, jakiś bażant czy cholera, to mnie Bóg tam już coś, ja słyszałem, że mi Bóg mówi, rozumiecie, o co chodzi, nie dosyć, że i tak we łbie człowieku ja miałem nawalone, rozumiesz, o co chodzi, jak cygan w tobołku, to ja jeszcze, proszę ciebie, się ładowałem tymi paranojami, to paranoje, i tak byłem paranoiczny, to jeszcze tymi paranojami się ładowałem, rozumiesz, to mi Bóg skrobnął, tam mi Bóg puknął, wiesz, ja zbierałem to i teraz, wiecie, ja dzisiaj, ja jestem prorokiem, ja wiem, co to znaczy perspektywa prorocza, w piątek o tym mówiliśmy na spotkaniu dla proroków, nie, jak być zorientowanym na różne rzeczy, ale to się mega różni od tego, co ja kiedyś robiłem. Bo kiedyś nie wierzyłem, że jestem kompletny. Że jestem kompletnym człowiekiem. Że nie ma czegoś takiego w ogóle, co mi brakuje. Że ja muszę teraz czekać, aż mi Bóg coś da. Aż mnie gdzieś dotknie. A gdzieś coś mi zrobi. Proszę ciebie, dlaczego mam to robić? Albo, że On mnie ochroni. Albo, że On mnie obroni. Przed czym może mnie bronić Bóg? Jak na tej ziemi nie ma takiego bytu, który byłby silniejszy ode mnie. Przed czym mam je bronić? Przed czym?
przed niekompletnymi strukturami, które wokół chodzą? Przed czym? Przed martwymi w jednej trzeciej kurcze bytami, które pływają jak zombie po tym świecie i uważają, że są panami tej ziemi? On ma mnie przed tym ratować? A może przede mną samym ma mnie ratować? Bo to też w ogóle wielu ludzi to chyba woła do Boga, żeby go przed nim go uratowali, przed jego duszą, przed tym, co myśli. On nie może myśleć inaczej. Ja mówię, jak nie możesz? Ty możesz wszystko zrobić ze swoim umysłem. Wszystko. Wszystko. Ja miałem problem ze swoim umysłem. Miałem ogromne problemy, ludzie. Masz problem z umysłem? Bardzo proszę. Ja już w więzieniu zacząłem w ogóle łapać to. Siadałem sobie, gwóźdź w ścianę wbity, patrzyłem. Jak moje myśli odchodziły od gwoździa, wiem, jedna rzecz miała być moje, gwóźdź. Gwóźdź. Umysł gdzieś tam wracaj. Gwóźdź. Rozważ gwóźdź. Rozumiesz? Godzina, druga, trzecia, rozważ gwóźdź. A nie, człowieku, że w głowie, rozumiesz, jest, wiesz, Morze Bałtyckie. Prrr. Człowieku, nie. Gwóźdź. Uspokój się, duszo. Uspokój się. Mam władzę nad tobą, duszo. Mam władzę. Bóg stworzył cię kompletnym. Czy wierzysz w to, że jesteś kompletnym człowiekiem? Musisz to wierzyć. Musisz zacząć od swojej duszy. Odnajdź w niej siebie. Zobacz, jaki jesteś. Zobacz, jaki naprawdę jesteś. Wiesz, że masz, że każdy z nas ma odrębny kształt? Każdy z nas ma odrębny kształt. W ogóle nie mamy takiego samego kształtu. Nie ma dwóch takich samych duchów. Nie ma. Nie ma dwóch takich samych ludzkich duchów. Po prostu nie ma. Bóg nigdy nie produkuje dwóch takich samych elementów. Nigdy. Dlatego ciało jest mniej więcej odzwierciedleniem różnorodności duchów. Rozumiecie? Inni ludzie, inny wygląd, inne rasy. Różne wzrosty, różne układy w ogóle. Niby to samo ciało. Każdy ma oczy. No zobaczcie, to jest ciekawe, nie? Każdy ma usta, dwie ręce, dwie nogi. Każdy człowiek inny. Bo nie ma dwóch takich samych duchów. A duch to ty. A ty to duch. Zbadaj siebie, jaki jesteś. Odważ się zobaczyć, jaki ty jesteś. Ja się odważyłem zobaczyć, jaki ja jestem. Boże, jaki ja byłem niezgodny. Jak ja zacząłem się badać, mówię, jaki ja niezgodny jestem, jak ja nie pasuję do różnych ludzi. Jak ja mówię, Boże kochany, taki jestem. W ogóle nie mam tych ideałów. Oni mają takie ideały. Ja mówię już nawet o wierzących ludziach, ja w ogóle nie dotykam. Mówię, nie mam takich ideałów, nie mam takich przekonań, jak niektórzy tam, moi bracia, siostry. Tam, wiecie, czasem się mówi, że z kimś jesteśmy w jednym duchu. Wiesz, na czym polega to sformułowanie, że z kimś jesteś w jednym duchu? Że odnajdujesz pokrewną duszę w jakimś w ogóle fragmencie. Ja na przykład uważam, że Michał to jest moja dusza pokrewna. Ja z Michałem się rozumiem. Ja się z nim od początku rozumiem. Ja rozumiem, co on do... Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ja, daj taki prosty przykład. Ja rozumiem, co on do mnie mówi. Ja się nie muszę domyślać, co mówi do mnie Michał, bo on mówi do mnie językiem, który ja znam. Takiego człowieka trafiłem na swojej drodze, taką konstrukcję, że ja rozumiem, co on do mnie mówi. On do mnie nie mówi w zagadkach. Nie mówi do mnie tak, że ja na przykład mam, aha, czy on tak myśli, czy on tak myśli. Nie, on myśli tak, jak on mówi do mnie, a ja to świetnie rozumiem. Taka dusza moja pokrewna. A są na przykład ludzie, że ja dzisiaj przez... Wiecie, dlaczego ja tylko z pewnymi ludźmi dzisiaj potrafię porozumieć w ogóle, z wierzącymi? Dlatego, że ja mam wieloletnie doświadczenie duszpasterskie. Ja normalnie bym się z nimi nie umiał porozumieć. Oni mówią jakby w innym języku do mnie. Oni w ogóle coś mówią, a ja już wiem, że jest trudno. Dzięki Bogu, rozumiesz? Dzięki Bogu mam doświadczenie i w ogóle ja umiem z tego wyłuskać jakby meritum zagadnienia. To jest trudne.
To nie jest moja pokrewna dusza. On nie jest gorszy taki człowiek od Michała, to nie o to chodzi. To nie jest dusza moja pokrewna. Rozumiesz, akurat Michał to taka pokrewna dusza. No i tyle, nie? Ale i tak inny człowiek. Bo nie ma dwóch takich samych. Rozumiesz? Nie ma dwóch takich samych. Ale teraz, kiedy analizujesz się pod kątem Bożych prawd i wyeliminowujesz błędy, to z tego, co pozostaje, utwórz siebie. Wyeliminuj grzech. Wiesz, co to jest grzech? To są rzeczy sprzeczne z Bożymi prawdami. Proszę cię, nie uważaj innych rzeczy za grzech. Ja uważam, że masa chrześcijan uważa za grzechy dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy, które nie są grzechem. One są sprzeczne z ich kulturą, tradycją, doświadczeniem, wychowaniem, moralnością. Różne rzeczy, one są sprzeczne, ale to nie są grzechy. To nie grzech. Bo z tych niegrzechów musisz utkać siebie. Bo to ty jesteś, ty masz takie predyspozycje, ty masz takie umiejętności, ty masz takie upodobania. Ja musiałem zobaczyć, jaki ja jestem. Dlaczego? Bo taki jest Duch. I tak się przejawia Bóg przeze mnie. Taki, jaki jestem. Wyeliminowałem rzeczy niezgodne z prawdami Bożymi i taki jestem. Jestem jakiś. Ale przez lata bałem się, rozumiesz? I trzymałem różne rzeczy, które nie były grzechem, jako wewnętrzne jakieś struktury i to mnie obciążało. Ja chodziłem ciężki taki, mówię, co to jest w ogóle? Tak mówisz, trudno mi z tym, trudno mi z tamtym. Nie, dzisiaj mówię zaraz, przecież to taki jestem. Ja jestem takim człowiekiem. Takim właśnie jestem człowiekiem. I jestem dumny z tego, że jestem takim człowiekiem. Bardzo dumny i bardzo szczęśliwy. W ten sposób oddaję Bogu chwałę, bo ja w ogóle nie przeczę sobie. Nie przeczę. Nie walczę. Rozumiesz? Nie ze sobą. Ja walczę w ogóle z tym środowiskiem, które funkcjonuje w duchu Antychrysta. Bo jest napisane, że ten, który jest we mnie, tak, on jest większy niż ten system i ja tam mam wojnę. No, ale nie ze sobą mam wojnę. Nie mam ze sobą żadnej wojny. Zobacz, jakie masz talenty. Jakie obdarowania, jakie pragnienia. Idź za tym. Na tym zbuduj siebie. A potem żyj i zwyciężaj. Myślisz, że to jest za proste? Bo wielu ludzi mówi, ale to jest za proste. Albo mówi tak, a jak się pomylę? Człowieku, nie pomylisz się, zrozum mnie, nie pomylisz się. Jeżeli będziesz żył życiem modlitwy, ty się nie pomylisz. Nie pomylisz się. Raczej bądź bardziej odważny niż taki bardziej zapobiegliwy. Rozumiesz? Nie sąduj się w taki sposób, żeby... Ludzie to chcą tak ociosać się od samego początku, jak już tak na przykład idą za tym Bogiem, to oni tak chcą się ociosać, żeby tam nie zostało grama. Tylko właśnie, człowieku, zastanów się, żeby nie było tak, że ty razem z konkolem wyrywasz pszenicę. No. Ja mam jakieś wrażenie, że masa chrześcijan to razem z konkolem to pszenicę wyrywa. I rwą te swoje pragnienia, rwą te swoje marzenia, rwą te swoje upodobania i wywalają, bo to jest grzech, bo to jest grzech. Ja mówię, co zostałeś taki, jesteś kurczę jałowy, strasznie taki jak ta gaza wyjałowiona, taki jesteś jakiś, jaki ty nieciekawy jesteś, mówię. Całe piękno z siebie powyrywałeś, stałeś się jakiś taki dziwny. Ty masz jakiś pogląd, taki jak Bóg. Ja mówię, czyli żadnego. Zapytam kogoś jakiś pogląd, ja mówię, taki jak Bóg mam pogląd. Ja mówię, czyli nie masz żadnego poglądu. A co myślisz o tym? A on mi coś tam truka, jakiś taki tekst oblatany, w tym, jak się to nazywa, w religii, no nie? No mówię, to myślę. A ja na jakiej podstawie tak myślisz? Na jakiej ty podstawie tak myślisz? Rozumiesz? Skąd? Trzeba sobie zacząć poświęcać uwagę, sobie jako odrodzonemu duchowi. Sobie. Sobie. Bo ja nieraz o tym mówię. Świątynia jest w centrum. Nie Bóg jest w centrum. Boga nie ma w żadnym centrum.
Dzisiaj było słowo w ogóle prorocze, tłumaczenie języków. Bóg poprowadzi was na Syjon. Nie wiem, czy wy to rozumiecie, co to, o co chodzi z tym Syjonem cały czas. Zobaczcie, on wybiera sobie naród i wybiera sobie miejsce życia narodu. I wiecie, co robi? On wszystkich tam prowadzi potem. To tam na Syjon mówi. Na Syjonie, na Syjonie. Rozumiesz? To na Syjonie. To w te miejsce on ich prowadzi. On nie prowadzi ich gdziekolwiek, żeby z nimi być. On prowadzi ich na Syjon, bo Syjon jest osobowy, personalny. Syjon jest osobowy i personalny, tak jak naród żydowski jest osobowy i personalny. To jest, rozumiecie, o co chodzi? Ty jesteś osobowy, personalny. On będzie z tobą przeżywał życie, tak, na płaszczyźnie takiej, jakim ty jesteś. Na innej nie przeżyje z tobą. Wiesz czemu? Bo on nie może. On nie może tego zrobić. On nie potrafi tego zrobić. On stworzył ciebie duchem i tylko z takim duchem się będzie kolegował. Tylko z takim duchem się będzie przyjaźnił i on będzie wszystko prowadził w to miejsce. Dlatego ja na przykład wielokrotnie słyszę coś, ktoś do mnie mówi coś, a ja na przykład patrzę, czy to jest w ogóle zgodne z moim w ogóle duchem, nie? I okazuje się, że on wie, on nie wie, co do mnie powiedział. Nie wie. Coś, no powiedział coś. Wydawało mu się, że coś mi powiedział, nie? Natomiast to nie jest zgodne z moim duchem. To nie jestem ja. A powiedzenie do mnie, teraz posłuchaj. Tak mówi Pan, przy jednoczesnej niezgodności z moim duchem, oznacza, że ten ktoś nie mówi do mnie prawdy. Bo Pan do mnie nigdy nie powiedział, ani nie powie niczego, co jest niezgodne z moim duchem, bo ten duch ma określony kształt, formułę, zespół przyswajalności, jakby on ma pewną chemiczną konstrukcję. Do niego tylko można jakby jednym sposobem wejść. I Bóg do mnie mówi tym jednym sposobem, wiecie, o co chodzi, takim dla mojego ducha. Innych rzeczy ja nie mogę przyjmować, bo ja nie mam czym. Musiałbym mieć nieprzerobioną duszę i na przykład przyjąć to systemem lękowym, albo innym, a ja nie mam lękowej duszy. Tam nie ma co mi wsadzić. To rzuca tak, pyka, to się do mnie odbiło. Dlaczego? Bo tam nie trafił. Weź mnie traf kształtem mojego ducha. Traf mnie na 100%. Pamiętaj, jeśli Bóg coś przez ciebie będzie chciał do mnie powiedzieć, albo inaczej, jeśli Bóg przez ciebie będzie chciał coś powiedzieć do w ogóle innego człowieka jakiegoś, to na pewno zrobi to w ten sposób, żebyś trafił tym elementem dokładnie w kształt jego ducha. Nic innego Bóg ci nie da, bo to nie jest idiota. Rozumiesz? Nie, Pan tak powiedział, nie ma odrębnego Pana. Nie ma takiego bytu jak odrębny Pan. Pan, który jest w moim duchu. To jest jedyny Pan, jakiego ja znam. Nie ma dla mnie innego Pana. Więc jeśli człowiek funkcjonuje w perspektywie proroczej i robi to prawidłowo, to on z tej perspektywy proroczej weźmie coś, co ma kształt mojego ducha. On to będzie wiedział i on to we mnie gładziutko włoży. I wtedy, proszę ciebie, mi się nogi uginają, wie, prorok był wśród nas. Bo on trafił tam. I to nieważne, czy to trafił korektą, czy pochwałą, czy czymś nieistotne. Ale co? To było, jeżeli ten duch na przykład ma, powiedzmy, mój duch ma taki kształt. Taki dokładnie. To tylko możesz do mnie trafić czymś, co ma taki kształt. Innym kształtem nie trafisz do mnie. Bo to nie wpadnie. Nie wsadzimy kwadracika, rozumiesz, w dziurkę, gdzie jest kuleczka. Tego się dzieci uczy. Kwadraciki do kwadracików, kuleczki do kuleczek, trójkąciki do trójkącików. Takie dziecinne zabaweczki są. I dzieciaczek pcha kwadracik w trójkącik. A mama czy tata stoi i mówi, dziecko, nie ten. Wepchnę. Nie wepchniesz. Nie włożysz tam. Oczywiście, jak byłby, ludzie to myślą, że właśnie, że Bóg to ma świra, że weźmie młotek, bo synciu włożymy. Fu! Wiesz, o co chodzi? Wbiliśmy. Fu! Jesteśmy wielcy. Nie, nie jesteśmy wielcy, jesteśmy głupi. A Bóg nie jest głupi. Bóg nie jest głupi. Rozumiecie? Bóg nie jest głupi. Bóg do Hebrajczyków mówił po hebrajsku. Nie ładował im zagadek do głowy.
dał im język, stworzył im język, bo to on im ten język stworzył. I powiedział, będę do was mówił po hebrajsku. Najpierw język wam stworzyłem, a teraz w tym języku będę do was mówił. I Bóg stworzył twojego ducha. I Bóg mówi do twojego ducha, zgodnie z kształtem twojego ducha. I wszystko, co nie pasuje do ducha, nie jest żadnym przekazem Bożym. Z żadnej strony. I mówimy o zdrowych duszach, bo ja w ogóle, ja teraz nie dotykam tematu, że ludzie mają zaburzone dusze i mają blokadę na tych dziurkach. Rozumiesz, o co chodzi? Ja blokad nie mam. Ja sobie pozdejmowałem wszystkie blokady, dlatego dbamy o to, żeby dusze były czyste i nie blokowały. Rozumiesz, o co chodzi? Bo człowiek się boi, wystraszony, zakompleksiony jakiś, no i teraz Bóg przychodzi i chce w tego ducha coś wepchnąć. O, wstydzę się. Rozumiesz, o co chodzi? Wstydzisz się. No wstydzisz się. Bóg całe zawstydzenie twoje przybił do krzyża w Chrystusie Jezusie i dał ci kompletną akceptację Syna Bożego. Wstydzisz się. Powinien być bezwstydny. Wszyscy powinniście być ludzie w zespole bezwstydni. Wszyscy. Ja jestem bezwstydny, jestem szczęśliwy. Masz w sobie olbrzyma. Uwolnij go. I zrób to już. Spuść to ze smyczy. Nie szczyp się z tym. Nie myśl, że tam, kurczę, rozumiesz, jeszcze trochę, jeszcze nic, nie trochę. Albo ty, albo nikt. Albo ty, albo nikt. Masz życie, musisz przeżyć życie. Przeżyj życie, Bóg cię z życia rozliczy. Z życia. Bóg cię nie rozliczy jedynie z tego, kogo ty do Jezusa przyprowadziłeś. Bóg cię z życia rozliczy. Z życia cię rozliczy. Rozumiesz? Z życia. Staniesz kiedyś przed nim, on powie, jak tam żyjesz? No. Porozmawiajmy o tym, panie. Rozumiesz? Jak tam żyjesz, dzieciaku? Jak tam żyjesz? I tam nie będzie, proszę ciebie, nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. I tam nie będzie już wiary. Słyszysz, co powiedziałem? W niebie w Boga się nie wierzy. Wiara przemija z okresem doczesnym. Wszystko przeminie, cała wiara. I nie będziesz mógł odpowiedzieć w wierze, bo jak będziesz w niebie, to już nie będziesz w ruchu wiary. Ruch wiary się kończy z momentem przekroczenia granicy nieba. Tam nie ma ruchu wiary. Tam jak Bóg cię zapyta, jak żyjesz, dzieciaku? Rozumiesz, to nie będziesz powiedzieć, dobrze, chwała Bogu. Nigdy nie było lepiej. Pasmo nieustających sukcesów, panie. Tam nie ma ruchu wiary. Tam nie ma proklamacji tego, czego nie widać. To tu jest proklamacja tego, czego nie widać. Wiara jest walutą tego czasu, a nie tamtego. Tego miejsca, a nie tamtego. Tam, jak żyłeś cieniutko, płyciutko, rozumiesz, o co chodzi? Byłeś jak ta żyleteczka, rozumiesz, tak sobie przez te życie, kurcze, pomykałeś, rozumiesz? No to no, kurczę, będziesz Boże, no tak żyłem, no tak... Byle jak żyłem, no. Byle jak żyłem, byle jak umarłem, no tak oto jestem. No. No powiem, no już jesteś, to zostań. No. Ja bym nie chciał usłyszeć nigdy w życiu w niebie, jak już jesteś, to zostań. Jak Boga kocham, naprawdę. W życiu. Jak już jesteś, to zostań. Jak jesteś, to zostań. Jak się w ogóle ktoś do ciebie mówi, do niego przychodzisz z domu, mówi, jak już jesteś, to zostań. To znaczy, on ciebie ogląda, mówi, Boże, ale nędza, rozumiesz? Już niech on zostanie, trzeba go nakarmić, trzeba go napoić, trzeba mu dać coś do ubrania, umyć, przecież on wygląda jak półtora nieszczęścia. Rozumiesz, o co chodzi? No już niech będzie, no przyszedł, został. Rozumiesz? Uwierz w rozwiązania, które są w tobie. W tobie. Nie poddawaj się. Nie załamuj. Nie patrz na te rzeczy, jakie są rozwiązania w tobie. Firmę masz założyć. Amen? Amen. Firmę załóż. Nie co się dzieje wokół. Rozumiesz? Tylko firmę załóż. Nie dorabiaj już innych nareszcie. Po co? Sam jesteś dobry w tym, co robisz, człowieku. Starczy, to nadrabiałeś się, ludzi. Nie odkładaj na później życia. Nie możesz na później życia odłożyć. Odłożę na później. Zobaczę, co się stanie. Źle się stanie. Jutro będziesz starszy o jeden dzień. Będzie gorzej niż dziś. Nie rozumiesz tego? Gorzej niż dziś. Dziś przeżyj życie. Ucz się od innych, ale nie staraj się iść ich drogą.
Ucz się, ja się uczę od ludzi. Ja kocham ludzi, ja w ogóle uwielbiam. Ja jestem fanatykiem człowieka, no. Jak Lucyfer. Rozumiesz? Tylko to, i mamy inne podejście, proszę ciebie, kulinarne. On ludzi zżera, a ja przeżywam. Rozumiesz, o co chodzi? Bądź sobą, a będziesz Bogiem. Bądź sobą, a będziesz Bogiem. I nie będziesz się w Bogu chował. Będziesz żył jak Bóg, myślał jak Bóg, przeżywał jak Bóg, kochał jak Bóg. Ale bądź sobą. Jesteś duchem, oryginałem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mów, jestem jakiś. A jakbym był inny? Wszystko zawsze koło tego się kręciło. Te 10 przykazań w ogóle, te, wiecie, o co chodzi? Nie pożądaj. Tam nie pożądaj. Tylko nie chodziło tam, nie pożądaj, że, ci te, że idziesz tak jak... To bzdury są przez ciebie, że tam, nie wiem, idzie facet przez ulicę, rozumiesz, ze swoją żoną, jakaś fajna dupa, rozumiesz, i ty jesteś narodzony z Bożego Ducha i ty przechodzisz, o, fajna dupa. To nie jest pożądanie. To jest normalna, męska reakcja. Jakby nie było tej reakcji, znaczy, że facet ma chory łeb. Rozumiesz? To nie chodzi, to nie jest żadne pożądanie. To nie ma nic wspólnego z pożądliwością. Rozumiesz? Tylko z oceną sytuacji. Jakbyś popatrzył na obraz, proszę ciebie, o, piękny obraz, to będzie git. Tak? Jak popatrzyłeś na dzieło Boże, proszę ciebie, takie, to jest źle. Rozumiesz, o co chodzi? Tu jest dobrze. Ty, konia, zobacz, piękny Arab, super. Wiesz, o co chodzi? Samochód, rewelacja. Proszę ciebie, rozumiem. Fajna babka, źle. Choroby religijne. Są choroby religijne. Pożądliwość jest czymś innym. Pożądliwość, tak? Przede wszystkim wiąże się z tym, że człowiek uważa, że nie ma, że on nie ma, że jest pusty, że jest żebrakiem. Tak jak ja tam jestem żebrakiem, jestem pusty w ryj, rozumiesz, o co chodzi? I teraz ja chcę. Wiesz, kto tak mówi? Jest napisane w Przypowieściach Salomona, pijawka tak mówi, daj. Pijawka, tam jest napisane pijawka, duch pijawki. Rozumiesz, to on pożąda. Na pewno nie pożądaj, ale czemu nie pożądaj? Bo jesteś kompletny. Rozumiesz? Jesteś kawalerem, spojrzałeś, o, fajna dupa, nie ma żadnego problemu. Boże, ja bym też chciał mieć taką fajną żonę. I wiesz, co będziesz miał? Będziesz miał. Będziesz miał swoją żonę. Dlaczego? Bo uwierzyłeś, że możesz mieć. Rozumiesz? Bo nie stałeś się żebrakiem. Tak? Nie chodzisz, nie dotykasz. Byle dotknąć, byle to, byle... Rozumiesz, by mieć coś, skądś. Nie, mogę mieć swoje. Mogę mieć swoje, swoje własne. Czemu? Bo jestem kompletny. Mogę mieć swoją własną pracę, swój własny biznes, swoich własnych przyjaciół. Mogę mieć to wszystko. Rozumiesz? Bo jestem kompletnym człowiekiem. I nie będę się patrzył na innych. Są ludzie, na przykład, ludzie się wiążą w jakiejś znajomości. Nie wiem, mają jakieś znajomości, nie wiem, co robią. Na przykład, no, grają w polo. Michał ma koszulkę, grają w polo. Są grupy ludzi, którzy, i oni sobie tam, nie wiem, spędzają czas na przykład potem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, co robią. Wymieniają się tymi młotkami na przykład, czy co tam. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Ja nie wiem, czy ja bym umiał z tymi ludźmi spędzać czas. Ja o polo nie wiem nic, oprócz tego, że koszulkę mam polo w domu. Rozumiesz, to wszystko mnie z polo łączy. Ja nie wiem, czy ja bym chciał mieć znajomych, co grają w polo. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy bym chciał siedzieć, proszę ciebie, przy szklance herbaty Earl Grey, rozumiesz, o co chodzi, w jakichś, kurczę, trykotach takich i w tych butach, proszę ciebie, takich, i czy bym tam chciał tam siedzieć, pić to, rozumiesz, i rozważać polo. Ludzie, ja nieraz to mówiłem, ja nie chciałbym, i wiem, na pewno, znaczy to wiem, mam objawienie od Boga, na pewno nie umrę z nudów w życiu. Nie wiem, jakim sposobem tam odejdę z tej ziemi, ale nie z nudów. Ja bym nie chciał mieć przyjaciół, co grają w polo. Słowo honoru. Ja mam inną grupę przyjaciół, pasujących do mojego ducha. Rozumiesz? Pasujących do mnie. Nie wszyscy ludzie to są ludzie, z którymi masz być. Przyjaźnić się, relacjonować. Nawet w kościele. Ludzie muszą pasować do twojego ducha. Rozumiesz? Masz do tego pełne prawo. Wtedy nie pożądasz. Rozumiesz? Nie pożądasz. Wtedy nie kradniesz. Wtedy nie mordujesz.
bo się boisz. Ludzie mordują. Wiesz, dlaczego się morduje? Bo się boi. Ludzie mordują ze strachu. Z jakiegoś strachu mordują. Bądź sobą, a będziesz Bogiem. Oto wola Boga dla ciebie. Być sobą. Boże, co mam zrobić w swoim życiu? Bądź sobą. Nie, Boże, to jest zbyt proste. To na pewno nie powiedziałeś do mnie, ty precz szatanie. Jeszcze raz, Panie Boże, od początku. Boże, co mam robić w życiu? Jaka jest Twoja wola? Którą drogą mam iść? Jak mnie, Panie, prowadzisz? Poprowadź mnie, Panie, poprowadź mnie, Panie. Bądź sobą. Precz szatanie. Precz. Wracamy, Panie Boże, znowu. Rozumiem, wezmę post teraz. Będę pościł, będę te same pytania zadawał. Którędy mam iść? Gdzie mam iść? Bądź sobą. Zamiast usiąść i się zastanowić, jaki ja jestem, co ja lubię, o co mi, kurczę, chodzi w życiu. Mi, temu odrodzonemu duchowi, tej potężnej konstrukcji. O co mi chodzi w życiu. Jezus wiedział, o co mu w życiu chodzi. On mówi, na to przyszedłem na świat. Mam robotę. Wyszedł ze stolarni od Józefa, rozumiem, powiedział, mam robotę. Matka panika, bracia, siostry panika. Lecą, człowieku, ten ludzi zbiera na pustyni. Rozumiesz, już ma jakąś grupę wokół siebie, bo to wszystko idzie w astronomicznym tempie. Rozumiesz, jest tylko 3,5 roku rozgrywa ta cała historia. Już ma ekipę, już chodzi, już tu go w ogóle krytykują, tam go chcą zabić, tam już dym. Matka mówi, nie, zaraz, wszystko było normalnie. Posłuszny był chłopak, dobry był chłopak. No, raz się tam zwichnął, jak miał 12 lat, no ale w ogóle wiadomo, okres dojrzewania. No, dobra, no. Rozumiesz? Być może w tamtym okresie czasu, jak się uciekało z domu, porządny Żyd, jak uciekał z domu, to do świątyni uciekał. Okej, uciekł. Został, wiesz, o co chodzi. Było dobrze. Przecież mógł mieć piękną żonę, jakąś, proszę ciebie, nie wiem, Miriam, czy jakąś tam. Mogło być pięknie. Rozumiesz? Nie! Idą do niego. Co tam robisz? Powiedz, do Piotra biorą tego. Idź tam, opowiedz, że my tu jesteśmy. Przecież to jest, człowieku, nieporozumienie jakieś. A ten jest, jak to jest matką moją? Kto brać mi moim imię? Kto? Wszyscy, co słuchają słowa mojego. Przecież odpał. Odpał. Ale wiecie co? On mówi, wiem, po co przyszedłem na ten świat. On się znał. Znał się. Nie próbował być kimś innym. Nieraz pytał, że mówię, a za kogo ludzie mnie uważają? A oni, wiesz, a oni stali za Jeremiasza. No, za jednego z proroków. Wiesz, o co chodzi? Zobaczcie, co było. Jemu przypisywano różne cechy. Ludzie przyporządkowywali go, ramowali go, ramowali go. Wiesz, o co chodzi? Ramowali go. Wiesz, że Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz. On mówi, nie ciało i krew ci to objawiły. Czyli co? Zaskoczyłeś w duchu, Piotrze. Jeszcze nie wiesz, z jakiego organu to wyszło. Rozumiesz? Jeszcze nie wiesz, skąd to poszło, Piotrze. Jeszcze nie wiesz, skąd. Tu się mówi, że to było, proszę ciebie, ludzie mówią, co to było, no nie? Ja mówię, to było objawienie na raty, mówię. Jeszcze nie było w ogóle wszystkiego załatwionego, ale Bóg jest tym dobry. Pokazywał w Starym Testamencie nawet to. Do końca nie wiem, jak to działa, ale on to załapał. Okej? Okay? Jesteś Mesjasz. Jesteś szczególny człowiek. Szczególna. Ty jesteś szczególna konstrukcja. Nie ma drugiego takiego. Bo to się w historii ma pojawić jeden Syn Boży. Wiesz, co ci powiem? Ty jesteś jeden Syn Boży. Jeden jedyny. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanowiłeś nad tym. Ja naprawdę kiedyś sobie uświadomiłem, Boże, ja jestem na tym świecie jeden. No oryginał. Z Sarą teraz siedzimy parę dni temu w kuchni, tak sobie gadamy. A Sara mówi, ja bym w twojej głowie nie chciała być, mówi, 5 minut. Mówię. Ja mówię, bo ja bym się tam, mówi, pogubiła. Mówi, w ogóle. Ja mam w ogóle zupełnie inną konstrukcję, tato. Mówi, rozumiesz, gdzie tam, wiesz, nie? Ale co, no ona ma rację. W każdej głowie, gdybyśmy weszli sobie jedni drugi do głów, to byśmy się pogubili. Rozumiecie? Każdy z nas ma taki ogródeczek, jeszcze jak sobie te ogródeczki niesprzątnięte, zarośnięte. Rozumiesz, o co chodzi? Pełno gratów. To jakaś opona leży, tu niby rosną jakieś kwiatki, a tu opona leży. Rozumiesz? Tam jakieś dziury, jakieś inne, w ogóle wiesz, tak jak w tej książce w ogóle. Jak ona się nazywa? Nie chata, tylko ta druga. Rozdroża. O, jak rozdroża. Przeczytajcie książkę pod tytułem Rozdroża.
Człowiek ma objawienie i w objawieniu, w wizji chodzi po swojej własnej duszy. I spotyka w tej duszy tam, bo to zbawiony człowiek, chodzi po własnej duszy i spotyka człowieka takiego ubranego w ogrodnicze spodnie i on mówi, a kto ty jesteś? Bo on nie wie, że jest w wizji w ogóle, bo on tam w szpitalu leży i tak dalej, nieważne, poczytajcie. I on mówi, no, nazywają mnie Jezus, mówi, no. Jaki Jezus? Ten Jezus? A to co to jest? On mówi, to dusza twoja jest. A on tutaj, wiesz, chaszcze, knieje, chałupa się rozpada gdzieś tam w jakiś rów, wiesz. On mówi, a mówi, no, proszę, taki jesteś w środku. No to się w ogóle by człowiek pogubił. Wiesz. Ale zasadniczo wystarczy, żeby nawet jak ktoś jest uporządkowany, to w jego umyśle byśmy nie mogli żyć, w jego duszy byśmy nie mogli żyć. Dlaczego? Mamy inne duchy. Po prostu nie da rady. Bóg chce, abyś odważył się poznać i użyć siebie. On tego chce. To jest wola do twojego życia. Abyś poznał i użył siebie. Nie szukaj czegoś innego. Zrób to. Zacznij spędzać czas ze sobą. Zacznij się zastanawiać nad tym, jaki ty jesteś. Nie tylko, jaki ty masz urząd. A czy ja mam już urząd? Czy ja nie mam urzędu? A czy ja jestem ewangelistą, jak ja tak nie ewangelizuję, że tak krzyczę, tylko chodzę tak i rozmawiam, to nie wiem, czy jestem. A jak tak doradzam czasem komuś przez telefon, to nie wiem, czy jestem duszpasterz, czy nie jestem. W ogóle przestań. A wiesz, rób sobie takie coś, że na przykład powiedz, a nie wiem, kim jestem, Panie Boże. Takie zagramy w ciuciu babkę. Boże, wyczyszczę sobie takie wszystkie myśli, co ja tam byłem, kim ja tam myślałem, że ten... I kim ja jestem, Panie? I wiesz, co może być? Taka długa cisza. Jak będzie ta długa cisza, to znaczy, że ty za bardzo się nie znasz. To może czas się poznać ze sobą. Może czas, kurczę, usiąść sobie w ogóle w swojej komorze i w ogóle zacząć się zastanawiać nad sobą. Powiedzieć, Boże, jakim ja jestem tworem? O co mi chodzi w życiu? Rozumiesz? O co mi chodzi? Jak każdy normalnie funkcjonujący chrześcijanin pokonfrontować różne rzeczy z prawdami Bożymi, ale zobaczyć, co nam tam zostanie, co nam za produkt zostaje i zacząć z tego lepić, lepić, lepić. I co? I zobaczysz, jaki jesteś olbrzymi. Ja jak robię tutaj weryfikację u nas w kościele, to jak się przyglądam, mówię, Boże, jacy potężni ludzie są. Potężni ludzie, no, mają potężne predyspozycje, no. Czasami naprawdę sobie siedzimy i pytamy, jakie ty masz talenty. I on mi wymienia, ja z całą stronę zapisuję tych talentów. Ja mówię, chwała Bogu, mówię, no. I czasami po prostu, i on, wiesz, mówi, no, a to ta talent, a to talent. Ja mówię, nieważne, mówię, mów do mnie, weź do mnie, mów. Po prostu mów do mnie. Nie będziemy patrzyli, jak to się składa, kurczę, psychologicznie, to nas nie interesuje. Co ty widzisz sobie? Wiesz, człowiek się rozluźnia, otwiera się i zaczyna mówić. Umiem to, umiem tamto, umiem to, umiem tamto. Mówię, okej. Okay. Ja tak patrzę i sobie myślę, ja nie umiem. Wiesz, o co chodzi? No, ja nie umiem tego, co on umie. Tylko rozumiesz, no co mnie to obchodzi? Rozumiesz? Prawda jest taka, że ja to weryfikację robię. Bo ja poznałem swoje miejsce. Doktor Gańko, taki lekarz ze szpitala psychiatrycznego, jak ktoś nie wie. Korba taka, ale skuteczny. Bardzo was proszę, szukajcie siebie. Tego potężnego olbrzyma, tego odrodzonego ducha. Szukajcie tego. Kiedy będziemy się widzieć za jakiś czas, albo tam może, czy u was we wspólnotach, jak będziemy z Agatą, czy też tutaj, wśród naszych ludzi, jak tu jesteś stąd, będziemy rozmawiać, to rozmawiaj o tym właśnie ze mną. Powiedz, Artur, zacząłem to obserwować. Zacząłem się temu przyglądać. Powiedz mi, co znalazłeś. Powiedz mi, co znalazłeś. Nie? Bo to jest dla mnie ważne. Zobacz siebie. Bo może okazuje się, że tak wiele rzeczy powypierałeś, rozumiesz, nie chciałeś ich, a to jesteś ty.
Coś innego tam zbudowałeś sobie. Wiecie, jak tak biegasz przez życie i widzisz, że nie masz sukcesu w tym życiu, że to się wszystko, to jest taka rozpierducha, nie? To wiesz co, no nie znalazłeś siebie. Robisz coś, biegasz gdzieś, coś tam kręcisz, coś tam próbujesz, nie? Ale rzeczywiście to... A ja chcę, żebyś siebie znalazł po prostu. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za zespół. Dziękuję Ci za ludzi. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem. Bogiem, który każdego z nas prowadzi w bardzo indywidualny sposób. Sposób, który jest sposobem absolutnie szczególnym. Ojcze, modlę się, aby każdy człowiek w zespole doświadczył uwolnienia swojego odrodzonego ducha. Aby uwolnił tego potężnego olbrzyma. Modlę się o to, Ojcze. Chcę, żeby każdy odnalazł drogę do swojego własnego sukcesu życiowego. Żeby nie próbował być kim innym, aby nie chodził ścieżkami innych ludzi. Aby zobaczył, jak jest wielki w środku. Duchu Święty, dziękuję Ci, że to jest Twoja wola dla nas. Amen.